Witam Was dzisiaj, moi drodzy, w takiej jesiennej atmosferze. Pod drzewem pełno liści leży, no czekam na zbieranie. Ale chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć coś, co spotkało mnie w poniedziałek. Może się ubawicie, bo ja ubawiłem się z tego niemiłosiernie. Opowiem Wam, co mnie spotkało. Pojechałem z żoną odwieźć paczkę do u nas, do pobliskiego sklepu. Jest punkt właśnie, gdzie można paczki tam wziąć, nadawać, na przykład do DPD, czy tam mniejsze o to już gdzie. No i słuchajcie, moja żona została w samochodzie, ja poszedłem zanieść te paczki. Chodzę, oczywiście tę paczkę tam nadaję. No i wchodzi klientka. Dzień następny, nie? Dzień dobry, dzień dobry. Ja zresztą zawsze tam, jak wchodzę do sklepu, to mówię dzień dobry, wszystkim odpowiadam. No i słuchajcie, co było. Rozmawiam z ekspedientką, która przyjmowała te paczki, a ta do mnie w ten sposób. Słyszałam, że ma pan kochankę. Mówię, że co? Że jak? Bo ja jakoś nie czaję, o co chodzi? Co pani tu mi wymyśla? No tak wszyscy mówią. Ja patrzę się na nią, jak wryty. Mówię, kurde, o co chodzi tej kobiecie? Mówi, jaką ja mam kochankę? Mówię, coś chyba się pani pomyliło. No nie, proszę pana. Pana kochanką jest pański ogród. Ja się tak na nią patrzę spod byka. O co pani chodzi? O co ten? Co? Że jak? Bo ja jakoś nie czaję, o co chodzi? Co pani tu mi wymyśla? No tak wszyscy mówią. Ja patrzę się na nią, jak wryty. I mówię, kurde, o co chodzi tej kobiecie? Mówi, jaką ja mam kochankę? Mówię, coś chyba się pani pomyliło. No nie, proszę pana. Pana kochanką jest pański ogród. Ja się tak na nią patrzę spod byka. O co pani chodzi? O co ten? Ja mówię, ogród? No ogród to ja mam, mówię, swój własny, egzotyczny i tak dalej, nie? No właśnie, wszyscy mówią, że ma pan przepiękny ogród i ten ogród, pan dba jak on własną kochankę. Tak pan dba o ten ogród. Uśmiałem się z tego, nie no. No co miałem zrobić, nie? Nie no, coś tam znowu o mnie gadają. W zeszłym roku gadali. No bo nikt mi nie śmiał się zapytać wprost, dlaczego u mnie się świeci różowe światło w szklarni, nie? No to już gadali przeróżne rzeczy. Dobrze, że jeszcze policja nie przyjechała na kontrolę. No ale nic, no. Słuchajcie, wracam do samochodu i opowiadam żonie, mówię, wiesz co? Właśnie się dowiedziałem, że twój mąż ma kochankę. Moja żona się patrzy tak na mnie spod byka, mówi, co ty pierdzielisz, mój? I oni zaczyna mi opowiadać. No, ubawiła się z tego do rozpuku. No i tak mówię, no widzicie, jak to mieszka się w takiej mniejszej społeczności, jak to potrafią ludzie coś sobie wymyślić. Także moi drodzy, słuchajcie, pilnujcie się, bo możecie też później czasami się dowiedzieć, że żyjecie z kochankami, macie kochanki, duże wasze ogrody i tak dalej. Ale powiem wam szczerze, że ubaw miałem, no. No jestem teraz ciekawy, co teraz wymyślą nowego, no bo nadal będzie się oczywiście zimą w szklarni świeciło na czerwono. No także już tak, dowiedziałem się, że uprawiam, no wiecie, coś nielegalnego. Później się dowiedziałem, że teraz mam kochankę, no to jeszcze ciekawe, co ja się dowiem. No to będzie pewno szok dla mnie totalny. Także tyle na temat kochanki. Czyli od dzisiaj, słuchajcie, jakbym to mógł wam powiedzieć, zapraszam was do mojej kochanki. Śmiesznie to brzmi. No, dobra, zmieniamy temat. Słuchajcie, więc mamy tak. Mam tu, powiedzmy, dół po moim jednym z Maurycy. Po moim Maurycy. I biorę takiego liścia. I go normalnie
ciacham, szatkuję, zapełniam sobie ten dołek. Na wierzch pójdzie później troszeczkę obornika i przysypię sobie to ziemią i niech ten listek tu gnije. I co będzie robił? Oczywiście będzie tak samo zamieniał się w kompost, czyli będzie użyźniał mi tą ziemię. O, coś takiego widzicie, jak tu już mam zrobione, pocięte, poszatkowane. Nadmiar, który mi oczywiście zostanie po tych wszystkich moich dziurach, nie? No to już później idzie też w drobnych kawałkach, w miarę tam poszatkowanych, słuchajcie, i biorę, daję na kompost, nie? Przecież wszyscy wiedzą, to jest sama praktycznie woda. No, trochę zieleniny i woda. I tak wykorzystuję w tej chwili te sterty liści, które zostało, a jest ich sporo. Po tym ostatnim wybuchu oczywiście, co żeście oglądali, może nie wszyscy obejrzeli, no to jeszcze może obejrzę, jaki przyszedł przez mój ogród. Był ogród, bum, nie ma ogrodu. No ale wszystkich bananiarzy to czeka. Także moi drodzy, ja właśnie tak robię z tymi moimi liściami. Nie wiem, może jak ktoś ma jakiś fajniejszy pomysł, napiszcie mi pod spodem. Jak wy? Co wy robicie z liśćmi? Albo co byście zrobili? Czy tylko je wywalacie na kompost? Czy też coś jeszcze ten? Bo dostałem ostatnio propozycję, babka mnie poprosiła o liścia, bo stwierdziła, że chce sobie jakąś tam meksykańską potrawę zrobić na liściach. Ja nawet nie wiem, mówię, no przecież, ale ja nie wiem, czy to od Maurycego, czy od jakiegoś innego bananowca, no bo ja nie wiem, z jakich tam bananów robią te potrawy. No. Także no, pff, ale jak chce, a ciała, to bym sobie wybrała. Jeszcze od byle się nie otruła, matko jedyna, bo jeszcze by później na mnie było. No dobra, to wszystko, słuchajcie, na dzisiaj. Chciałem po prostu wam powiedzieć o mojej kochance, którą jest mój ogród. Bo naprawdę, uwierzcie mi, ubaw miałem niemiłosierny. Dobra, do zobaczenia, słuchajcie, do następnego razu. Jeszcze spójrzmy na moją cudną jubę, nie wiem, to baba moja będzie królewna. Jak tamto jest księżniczka, ten kraszek, no to będzie może królewna. Nie wiem, muszę pomyśleć. Tam kolega mi wymyślił, że jest kudłaty i tak niech będzie, został kudłaty. A kto mi wymyśli właśnie? Kto mi wymyśli nazwę na moją palmę? O! No, może ktoś wymyśli, może mi podpowie, tak jak wtedy mi kolega podpowiedział. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczyska, słuchajcie, do następnego razu. Trzymajcie się.